Gdzie jest granica między zapewnianiem sobie rozrywki, a ogłupianiem się? Mój pies ma więcej rozumu niż my. My musimy mieć idola. Ktokolwiek to będzie. To może i pani Ziuta, Jezus, albo Małgorzata Rozenek. Kiedy ja byłam w te ie były środki odwadniające organie, żeby schudnąć. Ktoś tam nie jadł cztery dni, żeby mieć kości policzkowe. A może ten dyskomfort wynikał też z tego, że trochę sobie mostów popaliłaś. Tak zerknąłem no. pierwsze kilka artykułów. Rozenek, Skrzynecka, Dowbor. Ale ty myślisz, że ja się przejmuję ich opiniami? Witam w Pudelek Podcast. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja nazywam się Michał Dziedzic, a dziś ze mną Karolina Korwin-Piotrowska. Dzień dobry. Porozmawiamy o tym, jak przetwarzać popkulturę bez uszczerbku na zdrowiu i możliwie na IQ. Jest to możliwe w ogóle? E, wiesz co, myślę, że jest możliwe. No, ja zawsze mówię, że ci, którzy mówią pogardliwie o szobiznesie i mówią jakieś tam gwiazdeczki, to po prostu nie wiedzą, jak wygląda świat. Żyjemy w kulturze celebryckiej, żyjemy w kulturze, której show biznes, popkultura szeroko pojęta, bardzo wpływa na nasze poglądy, na to, jak żyjemy, na to jak funkcjonujemy, więc tym bardziej trzeba. No, ponieważ jesteśmy wszyscy w tym unurzani, chcemy czy nie chcemy, no to dobrze mieć jakąś mapę drogową i dobrze zrobić to bez szkody dla zdrowia psychicznego i fizycznego, bo to, to, no, to jest jest trudniejsze. Właśnie, słuchałem Twojego podcastu. W pierwszym odcinku już pada takie sformułowanie. Pudelek i inne debiloportale. Bardzo to urocze. Ja się oczywiście Ale nie obrażam. Bardzo. Nikt się nie obraża. Ośmielę się nie zgodzić. Ale nie chciałbym, żeby ta rozmowa się zamieniła też w roast pudelka. Mam mhm. rachunki do opłacenia i chciałbym Ja też mam popracować. rachunki do opłacenia. Dokładnie. Wszyscy pracujemy. Lepiej jest pracować niż kraść. Ale właśnie, chciałbym, żeby to był taki punkt wyjścia do rozmowy. I zadania y, pytania, gdzie jest granica między zapewnianiem sobie rozrywki a ogłupianiem się, jak sądzisz? Ona się bardzo przesuwa. Mm, żyjemy w czasach, kiedy. To jest, mam dużo czasu, rozumiem, tak? Okej. Okay. Y, na pewno żyjemy w czasach rewolucji medialnej pojawienie się mediów społecznościowych i internetu na zawsze zmieniło telewizję. Myśmy, telewizję i w ogóle media. Myśmy myśleli, że Big Brother to zmieni. Big Brother zmienił sposób filmowania, zmi pokazał też, że każd każda osoba z ulicy, e, która po prostu ma jakieś tam predyspozycje do bycia narcyzem, czyli każda osoba z ulicy, może zostać gwiazdą. Do tej pory trzeba było mieć jakieś umiejętności. E, w, ostatniej, w tej autobiografii Jima Carreya tam jest bardzo fajnie to opisane, że kiedyś trzeba było wygrać na przykład bitwę, żeby być uznanym. Teraz tuż możesz usiąść i jeść tatara z Jimem Carey'em w restauracji, jesteś gwiazdą natychmiast. Świat się bardzo zmienił e, i niestety też zgłupiał, bo ludzie, w, jakby w swojej masie, nie są za mądrzy. I jakby odrzućmy w ogóle to myślenie: Homo sapiens, w ogóle jesteśmy super. Nie, nie jesteśmy super. Mój pies ma więcej inteligencji niż nie jeden człowiek chodzący po ulicy, naprawdę. E, I nie, nie zaprząta sobie głowy różnymi duperelami. My żyjemy teraz w świecie, w którym jesteśmy atakowani zewsząd bodźcami przeróżnymi to są w większości bodźce, które bazują na tym, żeby wzbudzić w nas emocje. Ja pamiętam jak pracowałam w TVN i robiliśmy top model, to chodziło emocje, 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 emocje. Wtedy, pamiętasz był wyścig na to, kto będzie płakał po prostu w telewizji. Wszyscy płakali. Ja byłam ta co się po prostu śmieją, mówię, Jezu, ale po prostu ja nie czuję blisko, po prostu czekaj, mam ryczeć teraz nagle. Ale nie płacz, 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 łzy, wiesz, masz na uchu. Jezu, i płaczemy. I Mnie sobie, znaczy miałam taki dyskomfort. Teraz już wiem, bo porozmawiałam sobie też ze specjalistami, że to przesuwanie granicy emocji. Pokazuje nam, jakby daje nam to, że my nie widzimy prawdziwych emocji, bo my nauczyliśmy się je grać. My już wiemy, że jak idziemy do talent show, to nie musimy nawet umieć śpiewać, tańczyć, rysować, tylko wystarczy, że się popłaczymy, zrobimy na bidulka, powiemy taką inną historię rodzinną, i to wzruszy wszystkich. Wszyscy będą płakali, ludzie będą wysyłali SMS-y, kaska się będzie zgadzała, my pójdziemy dalej, będziemy gwiazdą. Nagle jakby to wszystko zrobiło się płynne, teatralne, w związku z tym płaskie. Bo te emocje nie są prawdziwe. One są wyreżyserowane coraz częściej. Zauważ, cały internet bazuje na tym, że jesteśmy wykreowani. Kreujemy się. Wymyślamy kogoś, kto nie istnieje. W związku z tym, emocje, które pokazujemy w tym wykreowaniu się, też nie są prawdziwe. Ale bazujemy wszyscy na emocjach. A jeżeli bazujesz na emocjach i odbierasz świat wyłącznie emocjonalnie, no to to nie jest za fajne. Dlatego że w pewnym momencie się przewrócisz i będzie bardzo bolało, i te media teraz, które są. Wracam do początku naszej rozmowy. Jesteśmy w rewolucji. Media mainstreamowe, które do tej pory myślały, że nadają ton, no widzimy co się dzieje. To są wielkie korporacje, które zatrudniają coraz więcej ludzi, wydają, mają duże budżety, oczywiście, ścinają je. Mam tam znajomych, słyszę te historie o tym, za ile tam się już pracuje, ale one widzą, że zaczynają być tylko dostarczycielem kontentu do internetu. Walczą o przetrwanie. Internet buduje się rzeczywiście. Ja tu jestem w studiu, którego czasami nie mają niektóre telewizje w Polsce. Ewidentnie internet zaczyna przejmować widzów, odbiorców, reklamodawców. Bo tu chodzi o pieniądze. Pamiętajmy, my żyjemy w rzeczywistości, że jesteśmy jakimś łańcuchem, jakimś ogniwem w łańcuchu pokarmowym, i teraz te media mainstreamowe walczą o to, żeby widz do nich przyszedł. Więc jak to robią. Robią programy, które niby bazują na emocjach. Słyszałam ostatnio świetną opowieść o tym, jak bardzo fajny jest program, ja to nazywam klasycznym programem o bzykaniu. To są te pary w bikini, które się tam, ja już nie wiem, i tych programów jest coraz więcej. I Dobrze, chodzi... ale co jest w tym złego? Jeżeli ktoś lubi to oglądać, komuś to daje mhm. jakieś takie oderwanie od rzeczywistości, często smutnej, szarej. Super. I widzi ładnych ludzi, którzy sobie w bikini randkują i gdzieś tam tapają się w basenie, gdzie jest krzywda? Super, tylko nie dorabiajmy do tego ideologii, że robimy program o emocji i pozwólmy, nie montujmy tego tak, żeby tych ludzi na siebie na, nasyłać. Nie róbmy tutaj reżyserii w imię tego, żeby mieć show, bo my już wiemy, że to się dzieje. E, I ci ludzie, którzy nawet uczestniczą w tych programach, przygotowałam się przed przyjściem tutaj, zaczynają głośno o tym mówić, mimo że mają umowę, która zakazuje, żeby to mówić. Ale my widzimy, że tam zaczyna dochodzić do niefajnych manipulacji. Bo ja rozumiem, że ludzie idą do programu i randkują, tylko że w ty. Okej, okay, super. I to ja nie mam w ogóle żadnego problemu. Jak ktoś chce to robić, niech sobie robi. Natomiast to potem przechodzi pewien montaż, tak? To zaczyna być zmanipulowane. Tam się, to się reżyseruje pod to, żeby publiczność miała fan. I okej, okay, niech publiczność ma fan, tylko zastanówmy się, czy jak publiczność będzie chciała, powie w pewnym momencie, dobra, zabijmy go. Albo pobijmy go tak, żeby stracił przytomność. No nie. A ja ci mówię, że do tego dojdzie. No nie. A ja mówię ci, że do tego dojdzie, że jesteśmy o krok od śmierci na żywo w mediach. I będziemy mieli... Ja, i, i, nie, jeszcze powiem ci, przepraszam, żyjemy w kraju, w którym śmierć dziecka już nikogo nie obchodzi. Żyjemy w kraju, w którym dzieci się zabijają. I do nas nie obchodzi. Żyjemy w kraju, w którym jest susza i za chwilę nie będzie nawet tej magicznej cebuli. I teraz pytanie. Jakby, wiesz, nam coraz, to jest początek twojego pytania. Coraz więcej rzeczy nam po prostu umyka. Jakby nie zauważamy tego. Nie wiem, stajemy się jakoś... No, naprawdę, mój pies ma więcej rozumu niż my. I to nie jest, nie jest jakaś złośliwość. Po prostu zobacz, co się dzieje. Zobacz, na jakie rzeczy my nie przestaliśmy zwracać uwagi, nie dotykają nas. Więc mówię ci, jest o krok od tego, żeby było jak w rzymskim teatrze. Kciuk w górę albo w dół. Jest to krok, moim zdaniem, a media, które walczą o oglądalność, walczą o pieniądze, walczą o reklamodawców, e, moim zdaniem są o krok. Bo tam coraz bardziej ta granica jest przesuwana, coraz bardziej widzimy rzeczy złe, haniebne, pato, debilo. Nie będę się bała tego przedrostka, bo uważam, że trzeba to nazwać. My tego nie nazywamy. My mówimy: O Boże, taki ładny, emocjonalny program. Nie, tylko wiesz co, pamiętajmy o tym, że na przykład z tego programu, programów w już jest coraz więcej, wychodzą żywi ludzie. E, I oni zdejmą te bikini w domu, biorą się w normalne ciuchy i muszą potem żyć. E, I powiem ci, jest coś, o czym my się nie zajmujemy. Powstała jedna książka w Polsce, która opowiada o tym, co się dzieje z uczestniczkami programów o metamorfozach urodowych. I to jest książka, która jest wstrząsająca, ponieważ pokazuje, że większość z nich wpadła w depresję, wpadła w długi, otoczenie je w ogóle wyśmiało i tam niby metamorfoza to bycie królewną, łabędziem, były takie programy. Ona potem wraca do tego swojego życia: z tymi nowymi zębami, z tym botoksem i w tej jednej sukience, którą jej dali, z tymi włosami przedłużonymi, ale to nie zmienia jej życia. Ona ma tylko tę sukienkę i ma coś tam zrobione. A tak naprawdę. My nie interesujemy się tymi ludźmi po. A ja myślę, że ci ludzie, którzy wychodzą z takich programów teraz, im się wydaje, że to są kozaki, ale mamy wrażenie, że zapominamy o tym, że to są żywi ludzie i że my gramy na ich emocjach, że manipulujemy ich emocjami i że robimy z nich kogoś, kim nie są. Ja hmm. wiem, co robi montaż w telewizji. Skrzywdził się kiedyś montaż w tak. telewizji? W top model? Tak. I ja wiem, i miałam tego absolutną świadomość, szczególnie w drugim sezonie. I siedziałam i oglądałam te odcinki i miałam takie. Kogoś ciebie zrobili. Kogoś, kim w ogóle nie jestem. Znaczy wiesz, ten drugi sezon był w ogóle dość traumatyczny, ponieważ ja w ogóle chciałam odejść, okazało się, że... Znaczy, generalnie myślałam, że mnie nie wezmą, bo potem okazało się, że jednak dostaję i dostaję w ogóle podwyżkę, więc myślę, Jezus Maria, pojadę sobie do Rzymu, co zresztą zrobiłam. Um, ale wiesz, tam już była. Jakby nie ukrywałam, że producent nie był po mojej stronie. Ja tam byłam człowiekiem kompletnie z zewnątrz, i miałam absolutną, totalną świadomość, że jestem tam kompletnie nieważna. Jestem tam po prostu na dolepkę. Starałam się robić, co mogłam, ale pamiętam, że jak oglądałam te programy, to miałam po pierwsze wrażenie, że jestem totalnie wycinana, i nawet miałam w sumie. Yy, dziękowałam Bogu za to. A to, co zostawało, robiło ze mnie kogoś, kim w ogóle nie jestem. Ale ponieważ nie jestem osobą, która będzie latała wtedy do mistrzaka na dywanik i mówiła mu, słuchaj, zrób coś, to machnęłam ręką. Stwierdziłam, krzanie, to po prostu ja nie mam na to wpływu. Podpisałam umowę, jestem dorosłym człowiekiem, wzięłam kasę, za przeproszeniem, morda w kubeł. To, że potem to się roz, w ogóle rozlało w zupełnie inną stronę i to już jest inna sprawa, ale wiesz, patrzyłam na to i miałam... Jakby weszłam do tego programu, w ogóle na zasadzie takiego eksperymentu na własnym ciele. E, mój wczesny przyjaciel mi powiedział, Karla, ty zwariujesz. Ty po prostu ty nie ujesz tego, to jest jakieś wariactwo. Ja mówię, jestem twarda. Jestę. Czyli to był taki performance. To był taki rodzaj performance, bo chciałam Ale zobaczyć. widzisz, mówisz, że wzięłam kasę. E, czyli uczestniczyłaś trochę w tym całym cyrku. Ale Wybrałaś, ja nie mówię, że nie uczestniczyłam. Udział w programie, który gdzieś uprzedmiotawia kobiety. Wiesz co, wtedy I nie miałam tej te świadomości. Historie. Absolutnie, e, chociaż pamiętam, Macanie że... Macanie piersi przez e, jurorów. No, widziałam to. Nie odezwałam się. W tym. Im szczuplejsza, tym lepsza. No pamiętaj, znaczy, to wszystko było wycinane. Wszystkie moje, ta... oczywiście, że byłam i wszystkie uwagi dotyczące, że nie róbmy tego, było cięte. To był zupełnie, wiesz, ja wiem, co zrobił montaż z tego programu i wiem, Wiem też, jakie dziewczyny tam zaczęły przychodzić, szczególnie od drugiego sezonu. Jeszcze pierwsze to było takie wiesz, macaliśmy temat. E, I przychodziły tam dziewczyny, że myśmy z Michałem Pierug Pierugiem, pamiętam połowę, chcieli od razu adoptować, bo e, to były naprawdę jakieś skrajne sytuacje. I to ja wtedy się też zetknęłam pierwszy raz w życiu z tym, kim jest człowiek, który przychodzi do takiego programu. Że on czasami naprawdę walczy o przyszłość, że on chce być zauważony, że on na przykład jest. Tam była dziewczyna ze skłotu, która była bardzo chuda. I ja wiedziałam, że ta chudość nie jest dobra, znaczy, że to nie jest, że ona jest po prostu wygłodzona. I okazało się, że ona mieszka w skłocie. Autentycznie, jest bezdomna. I myślisz, że sobie patrzysz na kogoś takiego, i ona wychodzi i walczy o życie. I myśmy nawet z Michałem próbowali się jakoś potem z nią skontaktować, złapać ją, bo to, to, to był taki przykład takiej historii, która. E, Pokazuje ci, że ci ludzie, którzy tam przychodzą, oni naprawdę o coś zawal chcą zawalczyć. Wtedy jeszcze zawalczali o życie. W drugiej edycji już było wiadomo, że one wchodzą i już wtedy były media społecznościowe, już jedziemy w to, tak? Że one już wyczuły, tak jak było z Big Brother'em, Że w, w, pierwsza edycja to było takie macanie tematu, a w drugiej kolejnych się zaczęło robić jedziemy tam po fame, jedziemy tam po lajki, jedziemy tam po kontrakty reklamowe. To też nie jest złe. Bo ja zawsze mówię, lepiej zarabiać niż kraść. Jeżeli masz zarabiać legalnie, to proszę bardzo. Ale to się stało, już ten, ta, ta, ta moda była gdzieś z boku, i one już wiedziały. Natomiast w tej pierwszej edycji, która była dość naprawdę traumatyczna dla mnie, bo ja tam zobaczyłam te dziewczyny, które są z bardzo różnych środowisk, i dla nich to była walka o życie, literalnie, z której myśmy sobie nie zdawali sprawy, ale jednocześnie dziś już z perspektywy czasu wiesz, ja nie będę udawała, że ja zawsze miałam świadomość, czym jest seksizm. Błagam cię. Nie miałam świadomości. Coś tam we mnie wiesz, dzwoniło na zasadzie takiej, że wiesz, no niekulturalne są te uwagi, nie mówię jej tego publicznie, ale nie wiedziałam, że to jest seksizm, że to jest mizoginia, że to jest niefajne. Nie będę udawała. Potem dzięki znajomych, których mam, dzięki książkom, i w ogóle tym, co się zaczęło dziać w mediach, w ogóle dyskusja mi tu, to był ten taki wybuch totalny, ja zaczęłam się tym bardziej interesować, bo nie ukrywam, spotkałam się z różnymi przejawami tego w moim życiu zawodowym. No błagam cię, ja zaczynałam w latach 90., gdzie złapanie dziewczyny za biust na planie nikogo nie obchodziło. To się działo. Obmacywanie kogoś mówienie o dzisiaj tak smak, albo zaglądanie ci w dekolt. To było normalne. Ja oczywiście zawsze byłam ta pyskata, która miała odbić piłkę. Ale jesteś mniej peskata zdecydowanie niż to właśnie na przykład 10 lat temu. Słucham twojego podcastu i tak sobie myślę, no jak byłem dzieciakiem i był Magiel, mm -hmm. to tam się nasłuchałem. No. I czy ty się zmieniłaś, czy media się zmieniły, czy czasy się zmieniły? Wiesz co, z Maglem to była taka historia, że to jest w ogóle bardzo zabawna rzecz, bo ja robiłam w Radiu PIN, program w kinie i na kanapie i, 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 i pamiętam, że... Yy, zadzwoniła do mnie szefował ówczesna TVN style i powiedział, i ja tam działał telewizja miałam, <grym> w którym po prostu jechałam po tych durnych serialach. Znaczy nie tylko jechałam, to, to był taki, że opowiadałam, co się dzieje w tych serialach. Na zasadzie ironicznej takiej, no, yy, w miarę zabawnie, nie na kolanach na pewno. No i zadzwoniła do mnie i Żółtowska i mówi, że ja to chcę mieć w telewizji. I ja tak, Ona mówi, słuchaj, Clarkson. Ja mówię, co? Ja nie jestem władzem, on mówi mi, chodzi o ten styl, bo ty to masz tam, ja chcę to mieć w telewizji. E, Wiesz, spotkaliśmy się z Tomkiem, okazało się, że mamy przelot. Zresztą do dziś się kumplujemy. No i tak sobie usiedliśmy, pogadaliśmy sobie. Najpierw o literaturze wysokiej, bo jesteśmy zakręceni na tym punkcie i o kinie, a potem przeszliśmy wzięliśmy te tabloidy. To był szczyt kultury telewizyjnej. To jest moment, kiedy świat oszalał. Już teraz z perspektywy czas, czasu wiemy, co się dzieje. My dzisiaj czytamy, że Kardashianowie się kończą i że mamy uninfluencing. De i mówimy sobie, mamy tego dosyć, ale wtedy co Jakikolwiek wysryw, za przeproszeniem, gwiazdy, był komentowany. I widać było, że to jest trochę hmm, creepy, jak już wiemy, znamy to słowo. Wtedy jeszcze nie znałam tego słowa. E I wiesz, zaczęliśmy robić program. To było na zasadzie zabawy. Oglądalność nagle po prostu zaczęła szybować. Wszyscy zaczęli na nas patrzeć, po prostu wie, że my mamy odwagę. No, że ja mam odwagę powiedzieć, że ktoś ma wywiad autoryzowany w gazecie, i on jest po prostu do dupy że oni jest głupi, że ktoś na przykład ujawnia swoje akta medyczne w internecie i sobie myślę, człowieku, po prostu e, wprowadzasz ludzi do swojej macicy. Uważaj, to jest bardzo niebezpieczne. Myśmy mówili o zjawiskach, które dzisiaj już są normalne, które nikogo nie ruszają, a wtedy ludzie się, o Jezu, 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 albo że na przykład ludzie robią ustawki. Przecież jak ja przyszłam do Top Model, jedną z pierwszych telefonów, jakie dostałam, jak już było wiadomo, że jestem, żebyśmy z Dawidem Wolińskim zrobili ustawkę z pieskami. W parku. I myśmy wtedy obydwoje z tego zrezygnowali oczywiście, ale mieliśmy takie Jezus... A to już i... chyba nikogo nie dziwisz, że są ustawki. Ale wtedy wiesz. Mm -hmm. gazety, znaczy, powiem Ci tak, ja znam ludzi z tych gazet, którzy tam pracowali i ja wiem, jak to funkcjonuje i Ty też wiesz. I nie powiemy nazwisk, bo nie chcemy iść do sądu, ale my wiemy, ile karier zostało zbudowanych na tym, że po prostu albo sama bohaterka, albo bohater wysyłali zdjęcia do tabloidu, a potem mówili na kanapie w Dzień Dobry TVN Boże, te media tak wchodzą w moją prywatność. To jest, to jest najfajniejsze. Al tak. To jest cudowne. Albo wysyłała smsy. Ja widziałam te smsy, pokazano mi. I kiedy odkrywasz to i wierzyć, ludzie po prostu kłamią. Że oczywiście chodzi im o to, że chcą być znani, tak? że chcą mieć te zasięgi. Wtedy jeszcze nie było mowy o zasięgach, ale było wiadomo, że jak się dużo o tobie mówi, to możesz dostać kontrakt reklamowy, że dostajesz rolę w serialu, czy gdzieś tam w ogóle się o tobie mówi, wchodzisz na te ścianki. To były jeszcze złote czasy, kiedy celebrytom płacono naprawdę bardzo duże pieniądze za przyjście na imprezę. Więc wiesz, to naprawdę otworzył się worek z pieniędzmi. Wtedy nikt nie mówił o inflacji, o wojnie, o, 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 wiesz, o, o recesji. Wtedy było masa kasy. Takie bel epok celebryckiej. Też ci celebryci jak w masło. I to jest zjawisko światowe. A myśmy wtedy usiedli i mówili: Hm, no serio? Więc wiesz. Ale czy ty masz jakieś skłonności do masofizmu? Przepraszam, bo mhm. taplasz się w tym, konsumujesz, przetwarzasz, um, ale frustruje cię to jednocześnie. Nie, już mnie nie frustruje. Jestem od trzech lat terapii. Nie, nie frustruje mnie to. Znaczy, pierwsza rzecz, którą się uczysz na terapii, że nie zmienisz świata. I że po prostu trzeba, jeżeli możesz coś zrobić, to zmienić swój kosmos. Ponieważ jakby ja o tym nie mówię za bardzo, ale wiesz, ja od 12 roku życia jestem w stanie wojny, jestem w stanie gotowości i mam tryb przetrwania. I od trzech lat walczę o to, żeby tej, tej wojny w moim życiu było mniej i żeby ten tryb przetrwania stał się po prostu trybem życiowym. I wiesz, co nawet mi się to udaje? Jak mówisz, że słuchasz mojego podcastu, za co ci bardzo, to jest bardzo miłe, i mówisz, że ja tam mam inny głos, bo ja sobie siadam, rozkładam sobie papierki, mam tutaj tablet otwarty, mam jakieś książki, kaw, herbatka albo kawa i sobie mówię. I to jest dokładnie to, o czym może ja marzyłam całe swoje życie, żeby móc dokończyć zdanie, na przykład, i żeby to brzmiało tak jak ja chcę. E, a myślę sobie, że jak ma 25 lat doświadczenia medialnego, no to kurde, już trochę umiem. E, I odrzuciłam wszystkie tak zwane dobre rady dobrych wujków, jak zaczęłam robić podcast. Powiedziałam: nie, nie, ja muszę iść absolutnie za głosem mojej intuicji. Albo wygram, albo przegram. Wydaje mi się, sądząc po reakcjach i sądząc po oglądalności i tego, jak on jest odbierany, że wygrałam. Znaczy, że po prostu to jest, to jest taka osoba. Moi przyjaciele mówią: rany boskie, ty się po prostu tak odkrywasz w tym podcaście. Ty jesteś dokładnie taką osobą, jaką my znamy. Ale okej, okay, no jakby kiedy, jak nie teraz. E, usiąść i po prostu zrobić coś, o czym się trochę marzyło całe życie, żeby nie mieć nad sobą szefów, nie mieć nad sobą nikogo, kto ci mówi: Nie, nie, wiesz, bo tutaj tak, no, bo wiadomo, że zawsze to jest w mediach. E, chociaż ja i tak miałam zawsze duży margines wolności. Ja o to walczyłam i jakby tutaj trudno mi było cokolwiek zasugerować. Natomiast tu mam rzeczywiście moją przestrzeń. Siadam i robię dokładnie tak, jak chcę, co mi za przeproszeniem, bo jakie to banalne, w duszy gra. Więc wiesz, ale jak pracujesz w takich mediach, jak ja pracowałam, to też musisz mieć świadomość, że po pierwsze jest montaż, po drugie jest producent, po trzecie jest kolaudacja. Um, I ja wiem, że myśmy. No i jeszcze myśmy mieli prawnika, który oglądał nasze odcinki żeby w razie czego, wiesz, coś tam, ale myśmy też wiedzieli, że nie możemy pójść dalej. Znam Wieś... te sytuacje. Tak. Znasz te sytuacje, tak? Więc wiedzieliśmy na przykład, że e, kiedy trzeba powiedzieć, że coś cytujesz, tak? Że czytamy normalnie i pokazujemy skąd to jest, to nam powiedziano, żeby to nie było, że my mówimy swoje zdanie, tylko nie, tylko że my to cytujemy. To jest bardzo ważne. Ale wiesz, nauczyliśmy się tego, ja też się nauczyłam dzięki temu funkcjonowania w tym, bo ja funkcjonuję w mediach i nie będę udawała, że jestem po prostu środką Marysią, błagam cię. Ja tu świadomie weszłam w latach 90., kiedy media wyglądały trochę inaczej ale jestem, wiesz, mam ten gen dziennikarza gdzieś tam po dziadku, podejrzewam. I mam tę bezczelność, którą myślisz, wszyscy mamy, że opowiadamy ludziom swoimi oczami. Bo to, to jest podstawa bycia dziennikarza. Ta bo ja bezczelność potrzeba być oklaskiwanym za to, że ludziom opowiadasz świat swoimi słowami przez swoje oczy. I lubię to. Więc jak ja powiem, taplam się w tym, ty też się w tym taplasz. Myślę, że my wszyscy się taplamy. Każdy, kto ma, mm, zawsze to mówiłam moim studentom, zakładasz konto na Instagramie czy na Facebooku, mi świadomość, już jesteś nadawcą. Jesteś nadawcą treści. I to jest konkretna odpowiedzialność, która jest na tobie. I musisz o tym pamiętać. Wszyscy jesteśmy nadawcami tak naprawdę. No, prawie wszyscy są na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze czy na TikToku, więc wszyscy się w tym teplamy. I tego będzie coraz więcej. Bo takie są te czasy, które nadchodzą. Mówisz, że ten podcast daje Ci niezależność, wolność. Czułaś, że nie było dla Ciebie trochę miejsca w tych, tych dużych mediach, w tych mainstreamowych telewizjach? Tak. No dlatego odeszłam z TVN-u. To ty odeszłaś, to jakby Ja specyzujmy. odeszłam, nie, ja odeszłam odeszłaś? i to y, było duże zaskoczenie. Nawet od Edwarda Mistrzaka do dziś mam ten SMS. E, ale nie, bo po prostu to jest taka sytuacja. E, jak cię coś uwiera i czujesz, że mm, masz już swoje lata, już coś umiesz. Em, i coś ci jest niewygodnie. Wiesz, jak masz ubranie, to je zmieniasz albo oddajesz, albo. No, to jest tak, jak z ubraniem. Ono macie cię nie krępować. I w pewnym momencie, kiedy wiesz, no ja miałam pomysł na fajny program z moją producentką Małgosią. Go, Małgosia pozdrawiam, wymyśliłyśmy. Ja robiłam Agiel, z którego zrezygnowałam, bo powiedziałam, słuchajcie, formuła się wyczerpuje, świat się zmienia. Myślę, że dno jest. Coraz niżej i ja nie chcę wchodzić. Znaczy wydaj a potem wydaje mi się, że myśmy się już wy wyczerpali. Okej, okay, zamykamy. Robiłam sławę na bazie książki, i to było bardzo fajne. I spotkałam się tam z super ludźmi i robiliśmy to dokładnie tak, jak chcieliśmy. Naprawdę nikt nam tam paluszków nie wsadzał i to było super. Ale też w pewnym momencie czujesz, dobra, ile razy można to robić? No Ile razy? No Na miłość boską. Eee, I miałam pomysł na coś tam, ale też czułam. Wiesz, ja jestem inteligentna. Kurczę, wyczułam, że po prostu zaczyna być coraz mniej miejsca dla mnie. I so, Myślę, myślę, będziesz siedzieć w kąciku i czekasz, tak jak Edward Miszczak często mówi, Adam ci jakiś programik. On tak mówił. Ja nie chcę jakiegoś programiku. Ja chcę móc odpowiadać za siebie. I poszłam, porozmawiałam z panią Otcheru, uprzedziłam tak naprawdę, myślę, ich ruch też, bo oni nie mieli co ze mną zrobić. Znaczy, ja tam byłam taką osobą, która. No, zresztą widzisz, jak ta telewizja teraz funkcjonuje. No, nie, nie ma tam dla mnie miejsca. I ja po prostu stwierdziłam, dobra, ja chcę robić filmy. Ja chcę robić rzeczy filmowo, których zaczęłam i mam tam jakby, ciągnie mnie i cały czas w tym jestem, ale chcę być na 100%. No i sobie robię na 100% aktualności filmowe. Dostałam też propozycję przejścia do Kanal+, to super. I miałam też, wiesz, no, postanowiłam po prostu zawalczyć za za o siebie. Miałam to oczywiście możliwość, miałam propozycję i zrobiłam to. Czy się bałam? Jak cholera się bałam? Ja też mam rachunki do płacenia. Ale pomyślałam sobie, Korwin, no, na miłość boską, kiedy, jak nie teraz? I mam taką świadomość, że wiesz, każdy mój rok zawodowy, chodzi mi o to, żeby mi było odmiło. Ja jestem hedonistką. I uważam, że w tym zawodzie też jest coś takiego, że jak jest ci źle, to no, chyba, że masz super rachunki do zapłacenia. Ale jeżeli czujesz, że jest niefajnie, to trzeba dla komfortu zmienić miejsce. Trzeba zmienić tlen, którym oddychasz, pomieszczenie. Nie wiem, trzeba. A może ten dyskomfort wynikał też z tego, że trochę sobie mostów popaliłaś, tak? Zerknąłem no. pierwsze kilka artykułów. Rozenek, skrzynecka, dowbor. Ale ty myślisz, że ja się przejmuję ich opiniami? A nie? Nie. Znaczy, dlaczego mam się przejmować? A ty się przejmujesz opiniami? To nie, to nie o mnie program. No, ale, ale, ale ja myślę, że nie można pracować w mediach przejmując się opiniami. No i odpowiedziałeś na, na to pytanie. Tylko wiesz, to jest praca w środowisku, um, gdzie wiele osób cię nie lubi, nie toleruje i jesteście gdzieś w jednej mm -hmm. firmie, w jednym kosmosie. Ale to ja już nie jestem w tym kosmosie. Wiesz co, to jest trochę tak, że... A to dlatego właśnie... z niego wypadłaś, Świadomie z, z niego wyszłam, odeszłaś. bo ja, Wiesz, to jest coś takiego, przychodzisz na konferencję TVN-u ramówkową... Um, I to jest taki moment, kiedy widzisz, jak bardzo jakby jesteś troszkę z boku. Zresztą się dałam blisko młkowej, która są też odeszła z TVN-u. I myśmy tak się działo, wiesz, ja nie miałam żadnego stafu, ani ma makijażowego, fryzurowego, Tam przechodziły laski, które albo przychodziły już zrobione ze swoim stawem, nie wiem, pięć osób, e, albo robiły się na miejscu w ogóle osobno zamknięte, wiesz, po prostu jak jakaś, wiesz, patrzysz na to i myślisz sobie, Boże, co to jest za kosmos? Kurde. Wszyscy tylko mówią o tym, jak schudli, jak wyglądają i czy jedli, czy nie jedli, czy są, czy są na środkach odwadniających, bo wtedy, kiedy ja byłam w tv ie Ktoś tam miał cztery dni, żeby mieć kości policzkowe. Słuchasz tego i myślisz sobie Jezus Maria po prostu za chwilę oszaleję, po prostu to nie jest mój świat. Wychodzisz, robisz swoje. E, ja miałam zawsze to szczęście w nieszczęściu, że schodziłam praktycznie ostatnia z tych konferencji, bo sam wiesz, że był do, była do mnie kolejka. Ja wiedziałam, ponieważ taka była moja niepisana umowa z tvn że ja nie udzielam tysiąca wywiadów, ale ja jestem totalnie dostępna na konferencjach i tam robię swoje. prostu z konferencji jechałam na pogotowie, totalna migrena, kroplówki, wszystko, organizm mówił nie, 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 lekarz mi w końcu powiedział, mówi pani kalendarz, pani nie widzi? że pani tu przyjeżdża, my wiemy, że kiedy są konferencje ramówkowe, bo ja dostawałam, wiesz, jedną i drugą rękę kroplówki, żeby przeżyć. Bo wiesz, co to jest migrena pełnoobjawowa, która się po prostu, organizm mówił stop, nie rób tego. Ale jestem grzeczna dziewczynka, bardzo ładnie wytresowana przez rodziców i media i wszystko, że ja robię do końca, że jak obiecuję, że zrobię, to się ze strama zrobię. I w pewnym momencie dochodzisz do wniosku, czy to cię wszystko obchodzi? Czy naprawdę chcesz to robić? Czy to ci sprawia radość? Gdzie ten twój hedonizm, Korwin, o który podobno tak dbasz? I pomyślałam sobie, no nie. I czy przede wszystkim czy to miejsce gwarantuje ci to, że czujesz się bezpiecznie i że czujesz się wolna? Mnie kiedyś zapytano, czy ja mam jakąś religię, którą wyznaję, ja mówię, nie wiem, jaką ja religię wyznaję, a moją religią jest wolność. I myślę sobie, dobra, to czy to jest ta miejsce, gdzie jesteś wolna? Czy czujesz się w tym dobrze? Wiesz, ja nie poszłam do szło biznesu szukać przyjaciół. Ja mam przyjaciół zupełnie spoza. Myślę, że każdy, kto myśli, że tam się ludzie przyjaźnią, człowieku naprawdę, ty się też śmiejesz. Więc wiesz o co chodzi. Tam jest, wiesz, ta pierwsza linia frontu, na której ja byłam, ona jest, tam jest takie napięcie, szczególnie jeszcze teraz, już też słyszę historię, ale nieważne. Tam są ludzie, którzy rzeczywiście dla nich to jest dużo, bo jesteś na tej linii frontu od ileś lat, od ileś lat. w związku z tym jesteś naprawdę dobrym żołnierzem, jesteś komandosem, jesteś po prostu naprawdę żołnierzem, który wygra wszystko. Czy ty chcesz, czy ja chciałam być żołnierzem? Nie. To było za dużo. To nie jest dla mnie, ale wiem, jak to wygląda, znam te mechanizmy, wiem, jak to funkcjonuje, dlatego byłam tam i widziałam, słyszałam, i wiem, co się dzieje. I wiem, jacy ludzie tam wygrywają. Ja po prostu nie jestem takim człowiekiem. Nap naprawdę. Ja się śmieję, że byłam na szkole przetrwania, jeszcze mi za to zapłacili. Jacy ludzie wygrywają? Mm. Najbardziej zdeterminowani i zdeterminowanych. Ja myślę, że tam determinacja jest podstawowa. Ambicja ocierająca się o chorobę, i totalny narcyzm. To jest mieszanka wybuchowa. Yy, I ta, ta determinacja, czyli jesteś cały czas walczysz, żeby o tobie było mówiono, żebyś być, być doskonałym. Yy, ambicja, że nie dasz się zrzucić z tego tronu. I narcyzm, chcesz być oklaskiwany. Kochasz to. Każdy z nas jest narcyzem. Yy, ale niektórzy robią z tego sposób na życie i to jest ich praca. Narcyzm. Ja, ja Dzisiaj na trochę, narcyzmie się buduje wszystko. Zapytam trochę na przekór. Co cię wciąż, wciąż w szkoły biznesie bawi, ciekawi? Słuchaj, to jest, to jest tak, ja odeszłam z TFN, nie wiem, 5 lat temu e, i od tej pory nie oglądam telewizji, czytam pudelka codziennie rano. Nie mówię, że, się, że w ogóle nie czytam. Więc ja tak naprawdę to, to co wiem o show biznesie to jest pudelek? Wygląda na to, że zepuciliście mi za reklamę, ale nie wchodzę. Bo to jest śmieszne po prostu. Mi to bawi. Znaczy, ja z tego wyszłam, nie oglądam telewizji, oglądam tylko kanały informacyjne. Przestawiłam się w ogóle na oglądanie wyłącznie filmów, no, bo się tym zajmuję i kanały o zwierzątkach oraz o historii. Też to jest też dobre. Wyrzuciłam z telefonu aplikację Facebook, mam tylko Instagram i Gmaila. Wszystko inne wyrzuciłam. Zrobiłam sobie limit na telefonie, godzina używania telefonu dziennie, z wyjątkiem piątku, kiedy muszę uploadować mój odcinek podcastu. Naprawdę wyrabiam. Więc jestem naprawdę mocno odcięta. Ale to, co mnie bawi to to jest to, że ci wszyscy ludzie zachowują się, znaczy nie, dobra, nie wszyscy, bo będzie, że znowu hejtuję. Duża część zachowuje się tak, ja się kiedyś byłam dziewczyną do dziecka i e, jak, jak masz dzieci, którymi się opiekujesz i na przykład wsadzasz je do piaskownicy, to widzisz, że w pewnym momencie jest klasyczna awantura o łopatkę albo o kubełek. I ja mam takie wrażenie, i to są takie 3-4 cz latki, jeszcze niektóre z pieluchą, mniej lub bardziej obstraną i z glutem do pasa, I ja mam wrażenie, że ci ludzie zachowują się jak te dzieci trochę, że siedzą w tej piaskownicy i w pewnym momencie ktoś mówi, to jest moja łopatka, <noise> bo to wygląda jak takie kłótnie dzieci w piaskownicy o łopatkę albo o kubełek. Czasami się tam tą łopatką po głowie walą, ale to jest naprawdę emocjonalność, mentalność. Z całym szacunkiem trzylatka z obstraną pieluchą. No to jak czytasz tego pudelka, no. rano sobie wchodzisz przy e, kawce, to kto jest najbardziej szkodliwym influencerem, celebrytą? Kto najbardziej ogłupia? twoim zdaniem. Wiesz co, ja myślę, że mamy wielki problem z patologią, taką przemocą, która się dostała do mediów mainstreamowych. I z, z, z przyzwoleniem na to, żeby, żeby pewien język wszedł, pewne zachowania Yy, ludzie z wyrokami stają się idolami internetu, ludzie z wyrokami stają się osobami, z którymi robi się wywiady, yy, słucha się ich, gdzie to drugie słowo jest KP i różne inne, yy, to są ludzie, którzy potrafią grozić śmiercią komuś przed kamerami włączonymi, Mówię tutaj o tych wszystkich free o tych takich historiach. Myślę, że to jest wielkie niebezpieczeństwo. Jestem przeciwna absolutnie zakazowi tego, natomiast mam wrażenie, że tak zwani włodarze w pogoni za kasą nie zauważyli albo nie chcą zauważyć pewnej bardzo ważnej rzeczy, że bazowanie w kontekście reklamy tychże walk na tak zwanych dymach, na tym, co się tam dzieje niemyślenie o tym, albo udawanie, że się nie widzi tego, że oglądają to głównie dzieciaki, które potem wychodzą na ulicę i biją swoich kolegów i koleżanki. Filmują to i używają stwierdzeń, słów, zdań wręcz, które na pewno usłyszeli na tych dymach. Myślisz, że jest korelacja, tak? Jest Między korelacja, tymi, z twajtami, nawet oglądam ja jest materiał dzieje. Gimpera na ten temat, on to zanalizował i niestety tak jest. Znaczy, ta kwestia sportowa, która tam jest, bo, bo tam ludzie naprawdę wal trenują, walczą, no rzeczywiście jest tam sport, to jest sport. Ale to, co się dzieje dokoła, co to napędza, jest moim zdaniem w tej chwili największym niebezpieczeństwem. Bo streamerzy, myślę, że ludzie już mają w internecie gdzieś wyczulenie na to i to jest zgłaszane, jest podejm podejmowana z tym też jakaś walka, i ludzie też wiedzą, jak na to zareagować. Natomiast tu mamy zjawisko, które przez lata było ignorowane, rośnie w siłę, ludzie na tym zarabiają koszmarne pieniądze, gdzie oczywiście mówi się, to jest sport. Hm. Tylko, że wokół tego jest totalne szambo. I jak sobie poczytasz, posłuchasz, co tam się dzieje i potem zobaczysz na przykład materiały, te filmiki, które nagrywają dzieciaki bijąc swoich kolegów czy koleżanki, to widzisz, że oni po prostu przekładają jeden do jeden te sytuacje. I to jest bardzo niebezpieczne, eee, moim zdaniem, takie regulacje, które się dzieją we Francji na przykład teraz, kiedy zabrania się dzieciom dostępu do mediów społecznościowych, to jest coś, na tym trzeba pomyśleć. Żeby to było kontrolowane. Albo ja nie wierzę w to, że ci włodarze, którzy sami mają czasami, bo parę razy to oglądałam, problem z wypowiedzeniem innego zdania bez błędu, zrozumieją, co robią. Bo ich klientami głównie są dzieciaki, to są nastolatki. One to oglądają. I one to łykają. W nich to one nasiągają jak gąbka. To są dzieciaki. One nie mają jeszcze umiejętności rozróżnienia dobra i zła w takim znaczeniu, w jakim ma to dorosły człowiek, który już trochę przeżył. Często rodzice, wiadomo, mają ich gdzieś, więc one siedzą i oglądają ten internet. I tam mają bogów, którzy wchodzą z muzyką, dymami i w ogóle, którzy grożą innym ludziom, mają wyroki na koncie, byli w więzieniu. Wiesz. Oglądałam jedne dymy i. No, ja miałam wrażenie, że wysłałam jakąś grypserę więzienną to, i, i, i pomyślałam sobie wtedy, ok, ja wiem, co to jest. Nie rozumiem tej konwencji. Ja myślę, że można zrobić walkę bez czegoś takiego. Natomiast miałam świadomość, ponieważ pracuję w mediach 25 lat, że to jest coś bardzo, bardzo, bardzo złego i że to oglądają dzieciaki. I że nie ma nawet ostrzeżenia na dole skrola czegokolwiek, że to nie jest dla dzieci. Nie wiem, nie ma, nie ma nic. Mówi, że jesteś nadempatyczna i też słyszę, czuję tą wrażliwość. I nie jest ci tak czasem po ludzku przykro, jak Kasia Skrzynecka mówi, że żyłaś z hejtu albo jej mąż, że jesteś człowiekiem potworem i czystym złem? Wiesz tak co, po ludzku. Wiesz co, ja, mnie nie interesują opinie Kasi Skrzyneckiej na żaden temat. Uważam, że ona ma jakiś problem ze mną osobisty. Nie wiem, z czego to wynika. Ona w ogóle jakby... Powiem ci tak. Nie chcę tego za bardzo dotykać, ale myśmy się nawet tym zajmowali w TV-nie, co ona do mnie ma i co ona ma do tego programu, bo myśmy o niej nie mówili przez ponad połowę w ogóle odcinku, w ogóle istnienia programu. Rzeczywiście na początku była królową pasztetów i patrzyliśmy na dość żenujące wywiady z, z jednym drugim narzeczonym i na taką bardzo dużą ekshibicjonizm medialny. Wtedy to było w druku i tego było naprawdę bardzo dużo. I patrzyliśmy na to ze zdziwieniem, bo potencjalnie bardzo dobra aktorka, którą ja widziałam w Chicago, notabene. E, e, która gdzieś no, ja, no, marnuje swój talent, gdzieś, na, gdzieś po bokach, ale rozumiem, że trzeba płacić rachunki. My, ona w ogóle nie zauważa tego, nie zauważyła tego, że myśmy o niej w pewnym momencie byli nawet to pozytywnie zaskoczeni tym, co ona robi, że jakoś to, to się jakoś idzie na jakąś dobrą stronę. To, że ona ma żadną problem, to jest jej problem. To nie jest mój problem. E, ona sobie coś tam wymyśliła i coś tam opowiada, ale powiem tak, można iść do Biblioteki Narodowej albo do czytelni na koszykowej i zobaczyć, jak wyglądała jej obecność medialna przez całe lata. Jakiej jakości była ta obecność medialna i jak bardzo było to ekshibicjonistyczne na długo zanim był Instagram i Facebook. I ona naprawdę nie miała hamulców w pewnym momencie, i myśmy na to patrzyli na takiej zasadzie kurczę blade no, no dziewczyno. A że ona pewnie nie lubi, jak jej coś mówi trochę prawdy, to już jej, to jest jej problem. To nie jest mój problem. I jej zdanie mnie nie interesuje, bo tak jak ci powiedziałam na początku, ja nie przyszłam do szkoły biznesu i nie zostałam dziennikarką, bo szukałam tu przyjaźni. Nie, nie. Ja po prostu wiem, jakie mam predyspozycje, mam, miałam fajnych szefów, którzy mnie pokierowali w jakieś tam strony, sama też miałam jakiś pomysł na siebie i nie szukam tutaj. I opinie tych ludzi, proszę bardzo, znaczy jak się gadają. Chyba też sam wiesz, że nie, ma, nie można się tym przejmować a, i zawsze mówię ludziom, którzy na przykład y, piszą, pani Karolino, niech pani coś z tym zrobi. Ja mówię, człowieku, po pierwsze, nie czytaj komentarzy, po drugie, inteligentni ludzie nie czytają komentarzy, po trzecie, możesz zawsze to wyłączyć. I czy to wpływa na twoje życie? Nie. To, że ona o mnie gada od iluś lat, a ja o niej w ogóle... To jest dla mnie dziwne, ale to, to jest problem tej osoby, nie mój. Mm. Dużo mówiliśmy złego tutaj o tym, że o biznesie. Takie mm -hmm. też fatalistyczne wizje nam się potworzyły. Ale słuchaj, tak na przekór teraz zacytuję Ignacego Karbowicza, jednego z moich ulubionych autorów, Aha. wywiad dla polityki. Zaryzykuję i powiem, że popkultura to jest wynalazek chrześcijański. Popkultura, czyli zaspokajanie prawdziwych potrzeb w fałszywy sposób. Mhm. I nawet jeśli popkultura człowieka ogłupia i spłyca, to wolę takiego spłyconego człowieka, który rozmawia wyłącznie o tipsach, niż człowieka niespłyconego, religijnego, który chce komuś przypisać w imię Jezusa, Polski albo jakiejś innej idei. Tak jak kiedyś religia odpowiadała na potrzeby człowieka, tak teraz na innym poziomie robi to popkultura. I robi to lepiej, jest skuteczniejsza. Ludzie może nie stali się mądrzejsi czy lepsi, ale rzadziej się mordują. I to wystarczy. Prawda. Znaczy, wiesz co? Jak sobie e, rozmawialiśmy przed wejściem do studia o prawach kobiet. Czy o prawach kobiet mówiły ci e, mainstreamowe media? Czy, kto zaczął? Zaczął internet i zaczęła popkultura. tu. Co to jest? To jest jeden tweet, Alessi Milano, tak? To jest historia, która wyszła z popkultury. Wielkie przemiany, moim zdaniem obyczajowe, które teraz się dzieją, e, dzieją się dzięki temu, że ludzie popkultury. Zaczynają wysyłać pewne sygnały, zaczynają mówić pewne rzeczy. Ja absolutnie się z tym zgadzam. E, media łapią to, co mówią ludzie z show biznesu. Mówienie, że show jest do dupy i w ogóle traktowanie tego jak pernoga świadczy o głupocie tego, który to mówi. To jest bardzo ważne. Tam trzeba śledzić. Kurde, w Stanach są prace na temat tego, jaki wpływ na świat ma jeden tweet Lady Gagi. I nie ma się co z tego śmiać. Znaczy to jest coś co wpływa na ludzi. I na przykład właśnie kwestia praw kobiet, kwestia inkluzywności. Przepraszam cię bardzo, ale to, co show biznes, zrobił dla inkluzywności, jest w ogóle nie, nie do obalenia. Dla równości, dla świadomości ludzi, na przykład ekologicznej, społecznej. Myślę, że wiesz, media mej, potem z tego biorą, próbują coś z tym zrobić. Politycy machamy ręką, lepiej, żeby się nie dotykali. Ale absolutnie się z tym zgadzam. Znaczy, ja wolę, kiedy mi mądra influencerka, która jeszcze coś tam poczytała, ma jakiś kontekst, rzuci jakiś problem, zacznie robić coś. Bo ja wiem, że ona może używać swoich zasięgów w słusznej sprawie i sama uczestniczyłam w paru takich akcjach, że używamy swoich zasięgów, ostatnio otwarte klatki, w słusznej sprawie, żeby ludziom uświadomić, czym jest futro, na czym polega ferma futrzarska. I to są takie momenty. Czy media się tym zajmują specjalnie? No nie powiem. Natomiast my, już wiedząc, że mamy media społecznościowe, możemy uświadomić naszych ludzi, naszych naszych fanów, naszych followersów. I absolutnie się z tym zgadzam. Ja bym chciała, żebyśmy w Polsce mieli taką Taylor Swift, która ostatnio według badań w Stanach jest jedyną wykonawczynią, jedyną piosenkarką, której słuchają zarówno demokraci, jak i republikanie. W tym kraju tak totalnie podzielonym, jeszcze chyba bardziej niż Polska, okazuje się, że jest Taylor Swift. I oni się wszyscy słuchają i teraz spotykają na jej koncertach. I mogą przeżywać razem coś. Ja bym chciała, żebyśmy mieli kogoś takiego, i to jest też siła szło biznesu. Patrzmy na te gwiazdy, nie tylko na to jako dostarczycieli radosnego kontentu, tylko jest, są nazwiska, są osoby, które robią rzeczy fajne, które coś edukują. To niekoniecznie są tak zwane kilka takich osób, żeby też było miło. Słuchaj, no wiesz, no, moim zdaniem bardzo ciekawie ewoluuje ma fashion, które jest z konta takiego ciuchowego, z którego nawet ja często robiłam sobie bekę, robi się kontem bardzo ciekawym i takim naprawdę, no tam, ona, tam, ona się już przestała bać. Myślę, że jest na takim poziomie też swojego rozwoju, że na przykład dotyka spraw społecznych. Ona była zresztą w kampanii Otwarte Klatki, a to nie jest tak łatwo wziąć influencerkę do kampanii, bo wiem, że niektórzy odmawiali, bo po pierwsze chcieli pieniędzy, a po drugie to jednak jest kontrowersyjne. Tak? Wchodzimy i na teren, który jest potężnie lobbingowany w Polsce. No, to było niebezpieczne w jakimś sensie. Mogło jej to zaszkodzić, ale wchodzi w to. To, co robi na przykład Rozenek w kontekście in vitro, to, że zbiera te podpisy, choć wie, że się naraża bardzo wielu ludziom, ale ona jest żywym przykładem na to, że rzeczywiście to daje radę i że, że trzeba o to walczyć. I moim zdaniem to jest godne największego szacunku, że ona w to weszła i że naprawdę się tym zajmuje, że to nie jest dla picu, tylko ona zbiera te podpisy pod petycją. I to jest ważne. To jest taki głos ludzi, którzy znają, na przykład wszystkie, wszyscy ci, którzy biorą udział w tych kampaniach oswajających depresję. Ja sama miałam problemy. Mam przyjaciół, którzy mają depresję od wielu lat i się leczą. Nie jest to temat, który jest dla mnie obcy. Uważam, że to nie jest tak, jak niektórzy mówią, moda na depresję, tylko po prostu ludzie są coraz słabsi, nie, nie mają po prostu siły, nie dają rady. Ja też już nie daję rady. Więc trzeba pomóc, trzeba uświadomić, że nie jesteś wariatem, wariatką. I wszyscy ci, którzy biorą udział w tych kampaniach, dając swoją twarz, mówiąc tak, miałem problem. Leczę się biorę leki i dzięki temu funkcjonuję, super. I moim zdaniem oni robią więcej niż wszystkie artykuły w gazetach, bo żyjemy w takich czasach, że jednak musi być twarz. Musi być ktoś, kto będzie ambasadorem czegoś. Więc dla mnie takie osoby są, są rzeczywiście warte naprawdę uwagi, i trzeba szanować to, co robią. Bo to, co robią, też jest ja też to wiem, widziałam, co się działo mnie po otwartych klatkach. Um, na, nastawia się na hejt. Nastawia się, a ile panie zapłacili, albo coś tam. No, no nic mi nie zapłacili, e, ale postanowiłam dać swoją twarz i swoje emocje e, o uświadomieniu ludziom, czym jest hodowla zwierząt na futra. A kto powinien mieć więcej dystansu? Gwiazdy do show biznesu i do siebie, czy odbiorcy do show biznesu i do tego, co się dzieje na różnych portalach i w mediach? Hmm. Wiesz co, to jest bardzo indywidualna sprawa, bo w ogóle ja myślę, że mamy coraz mniej dystansu. Przez to, że jesteśmy, mamy epidemię dosłowności, to, to rzeczywiście Olga Tokarczuk to powiedziała, że żyjemy w świecie, który jest dosłowny. Yy, I jak na przykład daję mema, to muszę dać hashtag ironia, dowcip, wesoło, nie wiem, cokolwiek, bo ludzie biorą to często jeden do jeden. Oglądałam niedawno, zresztą mówiłam o tym w podcaście Żywot Briana. Film to jest absolutnie dla mnie kultowy, oglądam go na każdą Wielkanoc. Oj, gdzieś by go skancelowali bardzo szybko. Słuchaj, po, właśnie pomyślałam sobie, jak bardzo byłby skancelowany, Ten film by nie powstał. E, ale. Kiedyś... Czyli poprawność polityczna jest zła, nie powinna jej być? Coraz bardziej się jej boję. Znaczy, ja myślę, że y, zaczynamy trochę za, za bardzo. Y, znaczy powiem tak, jeżeli cenzura, i autocenzura wchodzi do kultury i do sztuki, i jeżeli na przykład film Wieloryb nie jest oceniany jako film, jako kreacja aktorska. Tylko zajmujemy się ideologią wokół tego, to to jest dla mnie bardzo niebezpieczne. Bo ja bym wolała, żebyśmy na przykład film Wieloryb, który był oskarżany o fat-shaming, rozpatrywali pod kątem tego, że mamy reżysera, który ma swoją wizję, mamy sztukę, którą on adaptował, mamy wybitnego aktora i mamy aktorstwo. Żebyśmy wiedzieli, czym jest aktorstwo. Ja zawsze wtedy mówię, może trzeba poczytać parę książek i zorientować się, czym jest w ogóle sztuka filmowa. I nie bawić się w ocenę filmu ideologiczną. Ja widzę, że ideologia na przykład, bo ja tą działkę filmową znam dość dobrze, delikatnie mówiąc, zaczyna wchodzić do recenzji na przykład. Że ludzie się boją napisać pewnych rzeczy, bo się boją, że będą skancelowani albo natychmiast poleci jakiś ty po prostu, ksenofobię, mizoginię, whatever. I to jest niebezpieczne. I to widzę, że to w ogóle wchodzi. Znaczy, ja sama widzę po sobie, zaczynam się autocenzurować. Ja jedyne to sobie pozwalam w podcaście na jazdę, bo wiem, że ludzie słyszą mój głos i wiedzą, czy ja się śmieję, czy, się, czy mówię na poważnie, czy jestem wzruszona. Natomiast, kiedy coś piszę, bardzo uważam, bo widzę, że ludzie chorują na dosłowność. Czyli, tak próbując odpowiedzieć na to pytanie, które na początku zadałem, to nie taki ten show biznes zły, pełni jakąś funkcję. Utylitarną. Pełni ogromną funkcję i myślę, że trzeba to zacząć poważnie doceniać w Polsce. Mamy jakiś taki problem z tym, że gwiazdeczki. Ja mówię, dobra, no okej, okay, gwiazdeczki, są gwiazdeczki i gwiazdeczki, no jakby, jakby też nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka. Są ludzie, którzy w tym kraju robią dużo dobrej roboty i są to ludzie z szło biznesu. Są ludzie, którzy są. Dobra, zamknijmy temat. Kropka, pomidor. Ale też musi być jakiś plankton, z którego duże rybki, żeby widzieć bardziej te, te duże, duże, silne rybki. Są ludzie niemądrzy, tak jak, jakby. Zacznijmy może od tego, że ludzie w showbiznesu są tacy sami jak wszyscy inni ludzie, tylko są może lepiej ubrani, mają lepsze włosy, zęby, czasami jest wszystko pozmieniane, ale generalnie jakby mentalnie, emocjonalnie to są zwykli ludzie. E, więc nie róbmy z, nimi, z nich też bogów, chociaż oczywiście mamy naturalną chęć do tego, żeby ich stawiać na postumenty i to jest też naturalne. Też rozmawiałam z, 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 z ekspertami, oni mówili, tak, my musimy mieć idola. My musimy mieć idola, ktokolwiek to będzie, to może i pani Ziuta, Jezus, albo Małgorzata Rozanek. Kochamy, musimy mieć kogoś, komu będziemy składać hołdy, z kim się będziemy jakoś identyfikować i kogo będziemy nienawidzieć. Bo, to, bo tak jesteśmy skonstruowani. I to jest ok. tylko pamiętajmy, że to są też zwykli ludzie. I nie przykładajmy do nich miary po prostu jakichś boskich, aczkolwiek to jest trochę trudne, bo szobiznes pompuje to ego, oparty jest na pompowaniu i z tego żyje. I to jest jego mo motor napędzający, właśnie to pompowanie ego, pomp pompowanie tego narcyzmu, bo wszyscy jesteśmy narcyzami, tylko ci wszyscy znasz się trochę bardziej. No bo wychodzisz na scenę i mówisz, patrz, słuchaj, kochaj mnie. No kurde, kim jesteś? No jesteś narcyzem totalnym. Tylko pytanie, czy masz świadomość, że schodzisz z tej sceny i pakujesz narcyzm do, szefa, do, do, do kieszonki, zamykasz na zamek, i idziesz do domu, czy idziesz z tym dalej? To jest to, co mówią aktorzy o zostawianiu roli. Czy wychodzisz z roli, idziesz do domu, wyrzucasz śmieci, czy dalej jesteś Hamletem? Z tym różnie bywa. Ale wiesz, uważam, że to rzeczywiście, że obiznes ma ogromną siłę sprawczą i uważam, że zrobił dla ludzkości, dla ludzi. Na przykład, wiesz, no DiCaprio i historia ekologiczna. On był ekologiem, zanim to się stało modne. I mówił o tym, co się dzieje, i finansował badania i filmy dokumentalne o tym, co się dzieje. Wczoraj ukazały się badania o tym, że mamy czas do 2030. Jeżeli czegoś nie zrobimy, Nasze dzieci, kolejne pokolenia nie będą się biły o iPhone'a, Będą się biły o wodę i o czyste powietrze. I mam nadzieję, że celebryci teraz, którzy mają głowę na karku i myślą co się dzieje, i mają świadomość też często mają dzieci, pomyślą sobie rany boskie, mówmy ludziom, co jest w tym momencie ważne. Że pogoń za głupią torebką, butami czy telefonem. Okej, okay, to jest fajne mieć fajną rzecz. Ale pamiętaj, że są twarde badania i dowody na to, że za chwilę woda, którą traktujesz nie najlepiej, będzie i będziesz się biło tę wodę. I ta cebula, z której się teraz śmieję, że tak podrożała, to musisz mieć świadomość, że podrożała, bo, bo jest susza. I że będzie susza już teraz zawsze. Karolina Korwin-Piotrowska, miło i ciepło szło w biznesie. Udało się. A Dziękuję myślałeś, ci a bardzo. <laughs> a myślałeś, że jak będzie? No Myślałem, że będzie jakiś taki długi, wielki rant. Ale a. okazało się, że są tutaj niuanse, są szarości. Ja zawsze mówię, że świat nie jest czarno-biały. A nawet dużo słoneczka się pojawiło. Wiosna. Wiosna. Dziękuję ci. Ja ślicznie. dziękuję bardzo. I zapraszam na kolejny odcinek naszego Pudelek Podcast. Już niebawem